Zobaczcie, tego można chyba jakoś ciekawie zrobić. Chyba kolejny lowrider w grze. Dawaj go na jakiś ciekawy kolor. Znaczy no, w sumie ten taki mało ciekawy, ale weźmy go. Kozak fura. No ciekawie wygląda. Możemy pług zainstalować. Nie, no nie będziemy tutaj takiego spoilera dawać. A tego chyba też nie. Dajmy takiego zwykłego. On będzie fajnie wyglądał obniżony, coś tak czuję. I myślę, że będzie też fajnie brzmiał. Robimy go pod wyścigi, nie wiem co tam, pościgamy się nim może trochę, zobaczymy. Tunigowaliśmy chyba Impalę, nie? Impala wyglądała tak świetnie po obniżeniu, ale zobaczymy zaraz tego gościa. Myślę, że ten też będzie bardzo niski, ale te koła z przodu są troszeczkę schowane w nadkola i nie będzie to tak super wyglądać moim zdaniem. No, zobaczymy zaraz. I tak. Jok porobiony. Dobrze, ale dajmy sobie tutaj zawieszenie wyścigowe. Ol niski, pierniczony. Tak mi się wydaje, że to driftowe zawieszenie było niższe trochę, jak myślicie? Jaki dźwięk! O kurde, dobrze, że nie zmieniłem standardowego silnika. Dzięki Lilpum za dychę na superchacie. Ol brzmi! No, nieźle. O kurde, ale pruje. Nie, na drift nie, ja myślę, że będzie on dobry na wyścigi. Śmiesznie wygląda z tyłu, ale ten dźwięk standardowy jest świetny, naprawdę. Fajnie to wygląda, wow. No i roadster, nie? Więc widzimy, jak tutaj postać dokładnie skręca kierownicą. Świetnie wygląda ten samochód, kurde. Znaczy ja nie jestem zwolennikiem tego stylu, tych takich, nie wiem jak to nazwać, lotek z tyłu w samochodach. To jest z który to jest rok? 59, ja myślałem, że to lata bardziej 80, no 80 może nie. 60 bardziej tego, tak? No nie wygląda to dobrze, mi się to nie podoba, ale ten samochód jakiś taki, no nie wiem, dobrze to wygląda, ten samochód akurat, nie ten Cadillac. Z przodu, gdyby nie miał tych, nie wiem jak to nazwać, owiewek, stateczników, czy co? To by to naprawdę działało ładnie, ładnie by się to komponowało. Wiecie co, to jest ciekawe w tym samochodzie, spójrzcie na niego. Równie dobrze przód mógł być tyłem, a tył przodem, zobaczcie. Nie? Zamienić tył z przodem i mamy futurystyczny samochód. Najlepsze auto na świecie. Nie no, dobry, dobry, podoba mi się. Zrób go na off-road. No co ty na off-road? A wiecie co, mi się wydaje, że to zawieszenie driftowe, sprawdźmy to, bo ja jestem ciekawy aż, czy zawieszenie driftowe jest niższe od tego standardowego, które jest maksymalnie obniżone. To jest to samo. To jest to samo. Wow. O, patrzcie, zebrali się wszyscy. Co to za co jest? Co to za samochód? What the fuck? Co to jest? Ja myślałem, że ja mam jakiś unikalny samochód, a... Co to za fura? Jaki wielki, ty! To jest chyba samochód z Mad Maxa. A ostatnio oglądałem Mad Maxa. Auta z lat 60. Ciekawe, czy wszyscy wezmą. Zobaczmy, zlot trzykołowców. Nie no, nie będę tak ludzi tu marketował. Wow. Co to?
Przyjechał mały, zamaskowany. Ale chyba zaraz powinno słońce wzejść, tak myślę. Jest mój Cadillac. To jest samochód Jamesa Bonda Aston Martin z dziwnym kolorem. Czarnym, takim niepasującym do Astona, nie? Nie, na pewno to jest Jamesa Bonda? Chyba tak. Ciężko mi powiedzieć, ale chyba tak. No dobra. Mini Cooper. Kebaby ludzka, proszę bardzo. I mamy Mercedesa, nie wiem jakiego. I znowu El Camino. Ej, no on był tam. To się nie liczy. Specjalnie przyjechał tu naprzód. O, proszę bardzo, pojawił się drugi Cadillac, taki jak mój. Oni nie wiedzą, kiedy ja kliknę fotę. Cyk! Dobra, spróbujmy teraz. O! I proszę bardzo. Mamy piękną fotę. To jest to. Cyk. Możesz ograniczyć do lat 60. Tylko kurde, no widzę, moje auto jest z 59. No dobra, to ja wezmę jakieś inne auto najwyżej, no niech przegram. Zobaczę, czy tam mam jakiegoś koksa. Coś się wybierze, no. A w ogóle, nie wiem, czy wy wiecie, ale ostatnio Dawider grał z youtuberem AR12 Gaming, on się nazywa. On jest taki, no takim jednym z większych youtuberów wyścigowych, chyba. Dużo gra też w Fordze. No i właśnie Dawider osiągnął tam pierwsze miejsce, zdaje się, w tych jego kwalifikacjach. Tam jakieś ma właśnie takie zawody dla widzów. No u nas to wiadomo, że Dawider by wygrał, więc, ale tam już osiągnąć ten wysoki poziom to jest naprawdę ładny wynik. Dobra, co my tu mamy? W Lambo tylko centralnie. No jak tylko? A masz jeszcze Lamborghini Estoque. W Lamborghini Estoque masz z przodu. Lamborghini Urus przecież. Ktoś wziął Forda GT40. Też mogę go wziąć, lubię ten samochód. Ojej, ktoś tym małym bardzo poleciał. Urus to nie Lambo, tylko Audi. Oj tam. No a co powiesz o Lamborghini Estoque w takim razie? E? Kurde. Ja mam samochód z klasy B. Pozostali mają co najmniej samochód z klasy A. Mogłem wziąć Honeycorna, to bym chociaż driftem to wszystko poleciał. Mało brakowało, bym się rozbił. O, proszę bardzo, pojawił się ten fajny lowrider. Nie wiem, czy wyrobię do mety teraz.
Oh my god. No to czułem się jakbym jechał w zwolnionym tempie trochę tym samochodem. Ciężko było, naprawdę. Mogłem wziąć jednak tego tego honikorna, czy coś, żeby polatać. Daj spokój. Oglądam twojego live'a w kinie domowym. No nieźle. Także co, zrobiliśmy sobie zlocik samochodów z lat 60. Przejechaliśmy Goliata i przejechaliśmy jeszcze tutaj jakiś dziwny wyścig, na którym było mi strasznie ciężko dogonić kogokolwiek. Ale tak, spotkaliśmy się tymi furami.